Szanowni, chciałem streścić dzisiejszą lekcję, a właściwie to zadanie, które żeśmy dzisiaj rozwiązywali. Przed tym, zanim przejdziemy dalej, to ja się przesunę tutaj o tą stronę. Lekcję zaczęliśmy od przypomnienia tego zadania z zeszłego tygodnia z liczbami wpisanymi w kółka i właściwie nie, zaczęliśmy od tego zadania, ale potem wróciliśmy do tamtego. I nakłaniałem was do tego, żeby spojrzeć na tamto zadanie i na ten film, który nagrałem i którego prawie nikt nie obejrzał, jak się ustaliliśmy, jako na taki prototyp nieco innego myślenia, nie zgadywania, a przeprowadzenia czegoś, co można nazwać matematycznym dowodem tego, że kontrolujemy znalezienia wszystkich rozwiązań tamtego zadania i co w przeciwieństwie do zgadywania, bo tak jak mówiłem, tam wtedy dwie osoby przyszły do mnie od razu, jedna miała tam w środku jedynkę, druga piątkę. Okazuje się, że jest jeszcze dziewiątka, którą można tam w środku wpisać. No więc to zadanie, które przygotowałem na dzisiaj, też ma mieć taki charakter, tak? To znaczy ma odwrócić waszą uwagę od po prostu próbowania, co wyjdzie, tylko żeby spróbować przeanalizować logikę, która stoi za tym zadaniem. No i zadanie jest takie, że mamy sobie taką grę, wybieramy sobie liczbę, no tu wybraliśmy liczbę 1, 1, 3, 3, 5, 7, 7, 9, 9, złożoną z takich cyfr. No i liczymy, gra polega na tym, że liczymy sumę cyfr tej liczby. To będzie liczba, najczęściej będzie to liczba dwucyfrowa, a to były same jedynki, to byłaby dziewiątka po prostu. I bierzemy liczbę, cyfrę jedności tej sumy cyfr i teraz zamieniamy dowolną liczbę, dowolną cyfrę spośród tych, które tutaj są, na tę cyfrę jedności, jej sumy cyfr. No i następnie cykl powtarzamy wiele razy. I pytanie jest, czy można w ten sposób dojść do liczby, która wygląda, składa się z cyfr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. No, pierwszy pomysł jest taki, żeby spróbować. No i suma cyfr tej liczby to jest 45, więc mamy piątkę. Mamy piątkę i jako cyfra jedności tej sumy cyfr. No i teraz możemy sobie dowolną cyfrę z tych stojących tutaj zamienić na piątkę i myśmy chyba zamienili siódemkę, tak? Czyli ja postanowiłem zamienić siódemkę, więc następna liczba to jest 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 9, 9. No, zamieniliśmy siódemkę na piątkę, czyli suma cyfr będzie o 2 mniejsza, czyli to będzie 43. No i znowu zamieniamy jedną z tych dziewiątek na końcu na trójkę. To tym razem dostajemy liczbę, która jest o 6 mniejsza, znaczy suma cyfr jest o 6 mniejsza, bo 9 minus 3 to 6, czyli to będzie 37. No i potem znowu zamieniamy, tu żeśmy drugą trójkę zamienili na siódemkę i tak dalej, i tak dalej. No więc widać, że można by długo próbować, jest bardzo dużo wariantów, a i trzeba się zastanowić nad pewną strategią, tym bardziej, że pytanie brzmi, czy można w ten sposób otrzymać liczbę, no i w zasadzie nie pytają się, jak można, tylko czy można, to odpowiedź jest tylko tak lub nie, tylko że ją trzeba uzasadnić. No i prawidłowa odpowiedź jest nie i jej uzasadnienie wygląda w ten sposób, było sformułowane w serii wskazówek. No pierwsza wskazówka była taka, że trzeba zdać sobie sprawę, że wyjściowa, czy pierwsza obserwacja jest taka, że wyjściowa liczba składa się z 9 cyfr nieparzystych. Ta tutaj, no niewątpliwie. Teraz suma nieparzystej liczby cyfr, liczb nieparzystych, czy cyfr nieparzystych jest liczbą nieparzystą. To łatwo sobie uświadomić, że suma 3, 5, 7 cyfr nieparzystych, czy liczb nieparzystych, będzie liczbą nieparzystą. No, jeżeli jest to liczba nieparzysta, to na pozycji jedności takiej liczby stoi cyfra nieparzysta. No, a zamieniając jedną cyfrę nieparzystą, bo ta liczba składa się z samych cyfr nieparzystych, na inną
cyfrę nieparzystą, otrzymujemy znowu liczbę, która składa się z 9 cyfr nieparzystych. I tak dalej od początku. No, widać, że nie ma szans, żeby w tym łańcuchu pojawiła się cyfra parzysta, a co dopiero trzy cyfry parzyste, cztery cyfry, dwójka, czwórka, szóstka i ósemka. No, w związku z tym w ten sposób tej liczby z tej otrzymać nie można. I to rozumowanie dowodzi tego po prostu. Dziękuję bardzo.